Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, rozpocząłem turniej klasyczny Open Praga 2024. Bardzo silny turniej, mam około 80 numer startowy i rozpocząłem właśnie te zmagania w dniu wczorajszym. Pierwsza runda przed nami. Moją przeciwniczką, która grała czarnym kolorem, była Sipo Stefania, zawodniczka z Węgier, WCM. No i powiem szczerze, miałem lekkie obawy oczywiście, jak to będzie. Pierwsze rundy są magiczne. No i przedstawię pokrótce tą partię. Zapraszam do analizy. Otóż rozpocząłem ruchem D4. Przyznam się szczerze, że grałem tę partię dosyć szybko. Za długo nie myślałem, tym bardziej, że przeciwniczka grała właśnie w taki sposób, gdzie te schematy są mi w miarę znane. Wyszedł skoczek na C3, skoczek na D7 i tu jest plan, żeby zagrać po prostu E5. To jest jak najbardziej ok. Skoczek na F3, przeciwniczka E5, no i postanowiłem tutaj, miałem rozkminkę, czy nie zagrać ruchu G3 i goniec G2, bo tak też można sobie zagrać absolutnie, ale postanowiłem zagrać tak dosyć prosto, to znaczy ruch E4, czyli zbudować centrum i wyprowadzić figury w sposób naturalny. Stwierdziłem, że w ten sposób po prostu będę miał jakieś tam, jakieś takie wywieranie presji może na przeciwniczce, mojej szybkiej gry i takiej dosyć prostej, tak mi się wydawało w każdym razie. Goniec E2, goniec na G7, tu jest roszada ze strony mojej i przeciwniczki. No i tutaj można grać bardzo różnie. Można na przykład zagrać goniec na E3, po skoczku G4 goniec leci sobie na G5 i po F6 goniec na przykład na H4 lub wraca z powrotem na przykład na C1. Te warianty oczywiście trzeba troszeczkę poznać, żeby tak grać. Nie chciałem w ten sposób grywać. Przypomniało mi się, że kiedyś grałem czarnymi podobną sytuację i przeciwnik, mistrz międzynarodowy, zagrał mi wieża E1 z bardzo ciekawy plan, z planem, który też zastosowałem właśnie w tej partii, o którym za 2-3 ruchy powiem, jak to wyglądało. Przeciwniczka zagrała C6. Ja tu cały czas czekam na wybicie na D4. Mógłbym oczywiście przepchać i grać zamkniętą taką królewską indyjską, ale stwierdziłem, że nie. Nie dam jej tej przyjemności, bo ona będzie miała pewnie bardziej ułożone swoje tutaj plany związane właśnie z tym, co gra. I wieża B1, czyli takie typowe ruchy, wieża E1, wieża B1 z planem B4. Tutaj chodzi o to, że czarne będą chciały wybić w pewnym momencie na D4 i wstawić skoczkę na C5, atakując mi pionka na E4. Więc w tym układzie będę miał szybkie zagranie B4. Oczywiście liczę się z tym, że nastąpi ruch A5. Tak też było. Po tym posunięciu może niektórych zdziwi decyzja białych, aczkolwiek ona jest normalna. Jest to ruch goniec na F1. Wycofanie gońca w tym wypadku jest bardzo dobre. Oczywiście tutaj trzeba troszeczkę strategii liznąć, żeby takie ruchy wykonywać. Taki ruch oczywiście znałem, bo miałem przyjemność właśnie grać z perspektywy czarnych, ale też widziałem w wielu analizach partii. Te posunięcie ma na celu otworzenie wieży, żeby wspomóc pionka, a goniec na F1 tak właśnie fajnie się z wieżą zamieniły się na praktycznie na miejsca. No i to wygląda dobrze. To jest takie wyczekujące zagranie i co zrobi właśnie przeciwniczka. Słuchajcie, moja przeciwniczka długo myślała. Ona w tej partii bardzo długo myślała. W pewnym momencie ja miałem godzinę 28 na zegarze, a ona miała 28 minut. Przypomnę tylko, że tempo gry to jest 1,5 godziny na partię, na zawodnika, plus 30 sekund na ruch za każdym razem, a po 40 ruchu dodaje się jeszcze 30 minut na zegarze, więc tempo kosmiczne, można sobie naprawdę pomyśleć. I teraz moja przeciwniczka powinna zagrać ruch typu Hetman E7, może ruch A4, chociaż A4 jest takim ruchem dosyć ryzykownym, tutaj też trzeba wiedzieć co i jak. W każdym razie czarne zagrały skoczek E8 i to nie jest dobre posunięcie według mnie. To jest cofnięcie skoczka, ja się zdziwiłem i tak, no można powiedzieć, zagrałem znowu odpowiedź bardzo szybką. Ten ruch jest po to, żeby przygotować prawdopodobnie F5. F5 jest ruchem słabym. Zwróćcie uwagę, bo jak zagram A3, a tak zagrałem w partii, żeby mieć przygotowany ruch B4 i jeżeli przeciwniczka zagrałaby F5, no to tutaj może być strzał, jeżeli bicie pionkiem,
to jest bicie pionka na E5. I okazuje się, że po wybiciu na E5 jest bicie skoczkiem na E5. Tutaj jest związanie, więc jesteśmy w domu, nie można odbić gońcem, znaczy można, ale odbijamy wieżą na końcu i mamy wygraną pozycję białymi. Absolutnie para gońców, przewaga piona i żyć nie umierać. W każdym razie, w tej sytuacji poskoczek E8 prawdopodobnie było to planowane, lecz to na razie nie działa, bo wieża nie łączy się z hetmanem. Przeciwniczka zbiła na D4, skoczek odbił, skoczek wleciał na C5 i zagrałem bardzo szybko, goniec na E3, bardzo naturalna rzecz. No i muszę powiedzieć, że to nie jest takie samo chwalenie się, ale te moje szybkie ruchy, które były wykonywane, one były po prostu dobre. Ale to też wynika z tego, że te schematy właśnie są mi bliskie i wiem mniej więcej, gdzie ustawiać figury. W każdym razie, skoczek zagrał na E6, próba wymiany. No i teraz tak sobie stwierdziłem. No jak wymienię, co też jest dobrym ruchem, mogę potem sobie zagrać hetman D2, wstawić wieżę i atakować D6. Takie dosyć prymitywne, znaczy prymitywne, no normalne, aczkolwiek stwierdziłem, że jeżeli moja oponentka tutaj trochę cofa się figurami i trochę miesza się w zeznaniach, to postanowiłem nie wymieniać żadnej figury, póki co wróciłem skoczkiem. Czyli chciałem sobie zostawić figury, żeby ona miała trudniejszą decyzję do podejmowania, to znaczy, żeby się cały czas tutaj musiała głowić, co dalej, bo im więcej figur, tym więcej gry. W każdym razie, tutaj ktoś powie, ale goniec bije skoczka, pionek bije i ta pozycja jest... Tutaj coś mi internet chyba nie łączy w tym momencie, mam nadzieję, że zaraz załapię. W każdym razie tutaj te bicie byłoby kiepskie dla czarnych, no bo przede wszystkim tutaj czarne strasznie no tracą tego bardzo ważnego gońca, a zdwojone pionki nie mają tutaj żadnego znaczenia. Zawsze mogę próbować je rozszczepić. W każdym razie to bicie jest fatalne, nie warto go brać pod uwagę. W tym układzie przeciwniczka zagrała skoczkiem. No i to jest tak właśnie syndrom słabo ustawionej figury. Skoczek na C7 i teraz od razu zagrałem skoczek A4. Wypatrzyłem tutaj fajne, słabe pole na B6, więc dlaczego tam by nie wlecieć? No i teraz moja zawodniczka już jest troszkę przyparta do muru, bo moim celem jest zagranie tu i zbicie po prostu gońca. Ten goniec no, jest dobrą figurą, a jak go wymienię, para gońców będzie po mojej stronie i spokojniejsza gra. F5 ze strony czarnych, no ten ruch oczywiście nie jest groźny absolutnie, to jest wybicie. Można wybić pionkiem. Wtedy może wlecieć skoczek na B6, choć ja też planowałem po biciu pionkiem zagrać po prostu F3, żeby schować gońca, jednakże nastąpiło bicie wieżą. Tu chodzi chyba głównie o to, żeby bronić pionka. Wydawało mi się, że moja zawodniczka, przeciwniczka bardzo długo myślała nad skomplikowanymi rzeczami, co spowodowało utratą czasu i tak naprawdę nie polepszeniem pozycji. Skoczek wjechał na B6, wieża B8, no i teraz z czego też jestem zadowolony, zagrałem dosyć szybko, ale to też jest oczywiste, posunięcie G3. Czekam jeszcze z opcją zbicia tego gońca, ale mam możliwość zagrania goniec H3 i próby związań. I tutaj też wieża świetnie też gra po linii E. W tym momencie nastąpiło D5, no i to posunięcie no niby takie kontrujące, ale ono kompletnie też nie jest groźne. Byłem tutaj bardzo spokojny, tylko musiałem trochę przeliczyć. Na pewno lepszą opcją byłoby zbicie od razu gońca i wtargnięcie gońcem na B6 z groźbą goniec H3, jednak ja zagrałem od razu gońcem na H3, co też nie jest oczywiście złe. Wieża zagrała na H5, co mnie trochę zdziwiło, goniec na G4 i wieża E5. No i tutaj najlepszy ruch w pozycji, który też udało mi się zagrać, to jest skoczek C8, wieża wybiła i już byłem bardzo zadowolony i niestety w tym układzie mam sporą przewagę na silniczku. To jest plus 3 ponad, widać po pasku mniej więcej i zagrałem goniec na B6, co wydawało mi się bardzo dobrą opcją i ta przewaga spadła do plus około 2, to znaczy no tutaj i tak jest przewaga, więc jest ok, ale jaka była lepsza alternatywa w tym układzie? No tutaj się porobiło skomplikowanie, więc trzeba policzyć i to nie było trudne, tylko no tak jak mówię, troszeczkę już poczułem krew i wydawało mi się, że te proste ruchy dają radę. Ruch F4 byłby dobrym ruchem,
Trzeba brać pod uwagę oczywiście bicie tego gońca, ale zostaje jakoś więcej i powinno być w porządku. Po zagraniu wieżą na E4, co raczej by nastąpiło, teraz goniec B6. Chodzi o to, że ta wieża ma problem i jeżeli wieża by zbiła tutaj na E1, to hetman zbija i my atakujemy bardzo fajnie skoczka i te straty materialne po stronie czarnych są nieuniknione na podstawie tych wszystkich związań. W każdym razie, no ja w tym momencie zagrałem od razu gońcem, hetman wyszedł ze związania, obronił wieżę, najlepszy ruch pozycji, czyli bicie na E5 tutaj wieży, czyli wymiana, no i zagrałem dosyć szybko. Znowu dosyć szybko tu można było prawdopodobnie też wybić, aczkolwiek hetman D2 wydawało mi się ok. Przewaga moja spadła do 0,9, więc można by tak powiedzieć, że troszeczkę czarne się wygrzebują. Tutaj przede wszystkim grozi wieża E1 ze zdobyciem materiału, te wszystkie związania są fantastyczne, ale wieża E8. No właśnie. No i teraz trzeba było podjąć jakąś decyzję. Tutaj na pewno zdobywam co najmniej pionka, więc... jest ok, ale mając w głowie to, że wygrywałem prawie już od razu, muszę zejść tutaj trochę na ziemię i po prostu zadowolić się mniejszą przewagą. To nie jest łatwe, no ale tak, zacisnąłem zęby i mówię, dobra, biję pionka najpierw na D5, nie chciałem tutaj, żeby ona zdobyła przewagę, tym bardziej, że... czy przewagę w tym sensie, że to ona by mi mogła zbić tego pionka na C4 i tam goniec by patrzył na B2, tak sobie intuicyjnie patrzyłem. Zbiłem na D5, no i mówię, dobra. Jeżeli zbije pionkiem, izolowany pionek, jest ok. Jeżeli skoczek zbija, no to dobra, w porządku, zbijam gońcem i też gramy dalej. Przeciwniczka zbiła hetmanem. Ona była chyba bardziej przestraszona ode mnie, takie miałem odczucie podczas partii i zbiłem po prostu gońcem na A5, zdobywając pionka, para gońców po mojej stronie, więc gra gitara. Ona wymieniła, no i tutaj wiedziałem, że jest ok, jest stabilnie, ale trzeba oczywiście grać do końca, uważać, bo to jeszcze nie jest takie proste. Skoczek wleciał na C5, już mi się nie podobało, że skoczek wlatuje tutaj na B3, więc B4 z mojej strony, skoczek wleciał na A4, no i oczywiście wieża B3, to jest ruch, myślę, że naturalny, który trzeba wykonać od razu. Bardzo mi się podobał skoczek C2, który świetnie tutaj asekurował pionka i w ogóle asekurował E1, miał fajne wejście na E3, też kontrola dobrego punktu na D4, to mi się bardzo podobało. Skoczek wleciał na B5. Czyli mocniejszy atak i wieża D3. Zwróćcie uwagę, że wieża też świetnie zaczyna grać i uaktywnienie tej figury daje tutaj już możliwości. Moja przeciwniczka zagrała goniec F6 z próbą wymiany. No widać, że ona myślała już tutaj o redukcji figur, o tym, żeby próbować to zremisować. Jednak dosyć szybko zagrałem goniec na H6. I słuchajcie, nie przewidziałem prostego ruchu ze strony przeciwniczki. Mianowicie wieża D8. Ja w tej sytuacji, oczywiście wieża D8 jest ruchem słabym, zaraz pokażę dlaczego, ale po prostu tego ruchu nie widziałem. Bardziej widziałem ruchy typu król F7, wieża E7, coś w tym stylu, ale goniec H6 jak najbardziej tutaj dawało radę. No wieża E7 nie można, bo tam też wieża wjeżdża z matem za chwilę, ale tego typu posunięcia rozpatrywałem. W każdym razie, wieża D8. No i tutaj... tu pozycja robi się już fantastyczna. Goniec na E6 z szachem i król musi iść do rogu. No i wymiana nie wchodzi w grę. Oczywiście wieża F3, zobaczcie, że jest atak na gońca. Sprawa jest prosta. Tutaj ona się bardziej bała, tak jak mówię, bo jakby goniec odszedł, to wchodzi wieża. Król jest bezpieczny, gońce atakują świetnie króla. Ona musi po prostu bardzo, bardzo uważać. Goniec zagrał na G7. Dla mnie tutaj było już oczywiste, że trzeba to wybić i też bardzo to szybko poszło. Wieża F7. Jeżeli król zagrałby na H6, to jest opcja skoczek E3 i tu są motywy matowe, skoczek G4, H4, wieża H7. Więc to przewidziała przeciwniczka i słusznie, bo tutaj mogło być gorąco. Król wszedł do rogu, co też jest dla mnie dobrą informacją. I niemalże w sekundę zbiłem po prostu pionka. Dwa pionki więcej, bo tutaj nie szukam mata, szukam prostej gry, prostych rozwiązań. Wieża D2. Skoczek oczywiście na E3 i już jest opcja fajnej wędrówki i zrobienia siatki matowej. Skoczek jednak zagrał na D4, no i tutaj można by się trochę przestraszyć, że jakiś szach, że tutaj. No, chwilkę pomyślałem i zagrałem goniec na C4, stwierdziłem, dobra, szach niegroźny, zagram królem, jeżeli tu, to z powrotem, a potem i tak będę miał możliwość manewrów i to przeciwniczka będzie musiała się martwić.
Skoczek zagrał jednak na B2, no i dosyć szybko i w zasadzie w kilka sekund podjąłem decyzję o królu. Żeby król zagrał na G2, nie było szacha, a wymiana tutaj tego gońca jest dla mnie korzystna, no bo dwa pionki więcej dają tę dużą przewagę. Skoczek C2 to jest kolejny ruch, którego nie przewidziałem za bardzo, ale to też nie jest ruch groźny. I teraz myślę, że trzeba podjąć bardzo ważną decyzję, no bo jeżeli bym zbił na C2, to jest bicie tutaj i okazuje się, że skoczek musi iść na E1 i skoczek bije na A3. Trzeba było się jeszcze tłumaczyć. Oczywiście pozycja białych powinna być wygrana, jednakże no pion więcej już się zrobił, redukcja figur może spowodować, że remis jest blisko. Więc w tym układzie po skoczek C2 pomyślałem i tutaj jedyny ruch, który jest najlepszy w pozycji, to skoczek G4. Ciekawy jestem, czy ktoś z Was ten ruch znalazł. Chodzi o to, że nie można zbić gońca, bo jest skoczek F6 i nie ma jak się bronić przed siatką matową na H7. Zwróćcie uwagę, że po takim szachu wystarczy odejść królem. Nie ma żadnego szacha dla króla, a mat jest nieunikniony. Moja przeciwniczka oczywiście to zauważyła i zagrała w tym momencie wieża D6, żeby nie było tutaj skoczka na F6. Ale wieża B8 spowodowało kapitulację z jej strony, bo po odejściu królem jest mat na G8. W każdym razie po tym posunięciu moja zawodniczka się poddała. Pierwsza runda wygrana. Dzisiaj czeka mnie potyczka z polskim arcymistrzem Bartkiem Heberlą, kolorem czarnym. Zadanie nieproste, ale będę walczył. Mam nadzieję, że utrzymam się chociaż 15 ruchów. Może dłużej, zobaczymy. Oczywiście małe żarty na koniec. Trzymajcie kciuki, podlinkuję w komentarzu link do turnieju. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia. Cześć.